Justa, witam Was w nowym odcinku cyklu Justa animuje. Dzisiaj przyjrzymy się kinu gatunkowemu i temu, co to są rodzaje filmów. To może zacznijmy od rodzaju filmów, a potem będą ciekawostki o kinie gatunkowym i o tym, co czasami towarzyszyło filmom nie tylko u nas za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej, ale nawet zdarzało się to w Ameryce i to była cenzura. To może na początek coś o rodzajach filmów. Kiedy mówimy o rodzajach filmów, możemy wyróżnić filmy dokumentalne, filmy fabularne i filmy animowane. Filmy animowane to filmy, które w przeciwieństwie do tych dwóch wymienionych wcześniej nie są rejestrowane za pomocą kamery, ale rolą kamery może być na przykład program lub odpowiednia maszyna, gdzie robimy zdjęcia rysunków lub na przykład kukiełek. Ewentualnie te zdjęcia wykonujemy już na komputerze i dopiero po montażu tych wszystkich podobnych do siebie obrazków otrzymujemy efekt druku, czyli film. W przypadku filmu fabularnego z żywymi aktorami, bo film animowany również może być filmem fabularnym w tym znaczeniu, że mamy fabułę, poznajemy losy jakiejś postaci. Więc film fabularny w formie żywymi aktorami będą to osoby, które przed kamerą odgrywają jakieś historie. Kiedy mówimy o fabułach, to już mówimy o kinie gatunkowym. Dobrze. Więc film fabularny to film, w którym poznajemy naszych bohaterów. Film dokumentalny, podobnie jak film fabularny, jest również okazją do poznania naszego bohatera, ale jest to film tak jakby pamiątkowy, udokumentujący wydarzenia, których my możemy być świadkami. Możemy zrobić na przykład film dokumentalny jako relację z olimpiady, nawet dokumentacja domowa, takie filmy rodzinne jak komunie, zapis czy wesela, to również w pewnym sensie filmy dokumentalne, których bohaterami jesteśmy my sami. Dobrze, a teraz przejdźmy właśnie już do tych filmów fabularnych. Filmy fabularne, ze względu na fabułę, czyli na zapis bohaterów i rodzaje historii, w których ci bohaterowie biorą udział, możemy podzielić na kilkanaście gatunków. Najbardziej charakterystycznym, rozpoznawalnym gatunkiem jest niewątpliwie western. Western to historia zwyczajowo, klasycznie dziejąca się w określonym miejscu w Stanach Zjednoczonych, na tak zwanym Dzikim Zachodzie, gdzie mamy prerie, gdzie spotykamy kowbojów, gdzie spotykamy Indian, gdzie jeden sprawiedliwy bohater, taki na przykład szeryf, musiałby się zmierzyć ze złem, które go otacza. W klasycznym westernie oczywiście mieliśmy dość jasno podzielony podział na tych dobrych i na tych złych. Potem troszeczkę się to zmieniło, bo na przykład rodzinni Amerykanie, czyli właśnie Indianie, północnoamerykańscy, mogli być pokazywani w zupełnie inny sposób niż prezentował to western. Dobrze. To jest najbardziej jeden z rozpoznawalnych gatunków filmowych. Kiedy mówimy o gatunkach filmowych i nam ktoś powie western, musical, film kostiumowy, film historyczny, film drogi, czy horror, thriller, to z reguły wiemy, z czym mamy do czynienia. Raczej w komedii romantycznej, która zakłada historię dwóch kochających się ludzi, nie spotkamy superbohatera, który będzie leciał na tle błękitnego nieba. Podobnie w kinie superbohaterskim najważniejszym elementem fabuły nie będzie to, że superbohater ma swoją dziewczynę. Prawda? Z reguły, kiedy mówimy o filmach to właśnie gatunkowych, to mamy także emocje, które nam towarzyszą. W melodramacie, czyli w historii, która raczej opowiada o losach postaci, które nie mogą być ze sobą na koniec, nie będziemy raczej się śmiać. Choć bywają tam też sceny humorystyczne. Z kolei w komedii zakładamy, że raczej wszystko skończy się ku dobremu, albo przynajmniej w większości przypadków będziemy się śmiać. Co prawda humor ma przeróżne rodzaje. Możemy mieć tak zwany czarny humor również, bo niekoniecznie musi być to ten najbardziej optymistyczny wariant, ale raczej będziemy się z tego gdzieś śmiać.
thriller od horroru rozpoznamy tym, że w jednym gatunku będziemy się śmiać z prawdziwego zagrożenia, a w drugim zagrożenia, które są wywoływane przez osoby z nie z tego świata. I tak dalej, czyli kiedy mówimy o konkretnych gatunkach filmowych, mamy na myśli pewien zarys fabuły. Jednym z kłopotów, jakie miało do czynienia w swojej historii kino gatunkowe, była cenzura. Amerykańskim odpowiednikiem sprawdzania, czy kino nie przemyca przypadkiem niemoralnych rzeczy dla społeczeństwa, był kodeks Heisa. Heis to był taki jeden pan, który właśnie opracował ten kodeks i ten kodeks zabraniał m.in. pokazywania tego, że przestępca w finale filmu ma osiągnąć sukces. Przestępca w finale filmu, na przykład gangsterskiego, powinien zginąć, żeby pokazać oczywiście społeczeństwu, że łamanie prawa to nie jest dobra rzecz. W filmach tych oczywiście zabraniano jeszcze innych rzeczy, na przykład nie powinno się pokazywać związków mieszanych, bo to były czasy te niechlubne, przypominam, które oglądamy na przykład w filmach jak Green Book. W kodeks Heisa zabrania oczywiście naśmiewania się z duchowieństwa, no bo nie wolno gorszyć. Kodeks Heisa zabraniał podawania, kodeks Heisa zabraniał przeklinania w filmie, no bo to też miało gorszyć. Niektóre filmy wręcz czasami toczyły batalie o pewne zwroty, żeby które dziś są po prostu cytatami, że akurat w tej odpowiedniej sytuacji bohater ma sobie prawo powiedzieć brzydko, no bo raczej nie będzie przeszczęśliwy, jakby parafrazując polski kabaret, szedł po prostu ulicą, potknął się, złamał nogę i miałby powiedzieć: o jaki ja mam smutny, straszliwy, smutny dzień, właśnie złamałem nogę. Realistycznie by powiedział coś brzydkiego. I oczywiście kodeks Heisa odpowiadał także na inne kwestie, które możemy oglądać w filmach lub których nie powinniśmy oglądać w filmach, a pewne sceny były pokazywane dość metaforycznie, żeby tylko wtajemniczony widz na wszelki wypadek, gdyby się nieletni pojawił przed telewizorem czy w sali kinowej, żeby się mógł tylko domyślać. Cenzura nie jest niczym dobrym i spotykamy się z cenzurą również w przypadku animacji. O historii Walta Disneya to już może sobie na chwileczkę na tym odcinek darujemy. Przejdźmy do naszego podwórka w Polsce. Przypominam, że w Polsce niestety funkcjonował coś takiego jak Urząd do Kontroli Widowisk i Publikacji, który potocznie zwany był cenzura, i którego zadaniem było po prostu, żeby przypadkiem w utworach literackich, a także w utworach filmowych, nie zawarto za dużej krytyki panującej wtedy władzy. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem cenzurowania filmów, nawet i obecnie. Warto czasami po prostu w opisie, moim zdaniem, filmów zawierać, że treści film zawiera dla widzów powyżej pewnego wieku, a niekoniecznie, żeby zmieniać sceny, czy skracać sceny. W pewnych animacjach japońskich to wręcz nawet cenzorzy rysowali dodatkowo nieistniejące klatki w oryginale, byle tylko zmienić kontekst danej sceny. Taką ofiarą padło m.in. jedno z moich ulubionych anime, o którym w kolejnych ustaniach się dowiecie, jakie to było anime. Po prostu nie będę teraz Wam wszystkiego opowiadała, bo nie byłoby niespodzianek. Więc największym wrogiem gatunków filmowych, filmu moim zdaniem, do dziś jest cenzura. Kiedy mówimy o gatunkach filmowych, to oczywiście jest to instrukcja, która nam podpowiada, czego możemy się spodziewać po danym filmie, ale także możemy tutaj wspomnieć o tym, że kino gatunkowe lubi być parodiowane. Oczywiście, kiedy oglądamy musical, możemy się spodziewać tego, że w pewnym momencie ludzie wyskoczą na ulicę, zaczną śpiewać i to będzie normalne. To będzie normalny sposób komunikowania się ze światem przez bohaterów. Ale wyobraźcie sobie coś takiego, że na ulicę wskakuje mafia i zaczyna śpiewać. To byłoby dziwne, prawda? A wtedy mielibyśmy do czynienia z parodią. Jedną z najfajniejszych parodii jest moim zdaniem serial Netflixowy
Rozczarowani po polsku brzmi ten tytuł, gdzie mamy do czynienia z historią średniowieczu. Mamy ogry, mamy stwory mityczne, w których istnienie wierzono w średniowieczu, między innymi. A bohaterką jest królewna, która zamiast siedzieć w wieży, grzeszna ludka, co najwyżej coś tam recytować, może dziargać sobie ubranka, ona wolała po prostu wyjść na miasto i iść do baru. To znów jest oczywiście animacja dla nieco starszych widzów, ale jest to bardzo moim zdaniem ciekawy przykład parodii. Gatunek o królewnie baśń nagle zmienia się po prostu w antybaśń. Idealnym przykładem parodii w pewnym sensie jest seria Shrek od Studia DreamWorks, gdzie mamy królewnę, która zna azjatyckie sztuki walki i wcale to nie przeszkadza. Żebyśmy polubili właśnie tą waleczną królewnę, czy na przykład właśnie rycerza, który potem okazuje się być ogrem. Z parodią gatunków jest o tyle fajna sprawa, że ja na przykład często wysyłając moje filmy na konkursy, to jury odbierało to jako parodię azjatyckich produkcji. Ja owszem, czasami starałam się o tym, żeby dialogi w tych produkcjach były dość zabawne i żeby właśnie troszeczkę z przymrużeniem oka traktować moje filmy, ale z reguły dopiero potem po spostrzeżeniach pisałam, że to jest, no może jest to komedia faktycznie, jak mi niektórzy mówili. Wybaczcie za to migające światło, ale światło w moim pokoju szaleje. I stało się trochę jaśniej, więc mamy naszą tutaj historię z gatunkami filmowymi, coś chyba kogoś olśniło w tym pokoju w końcu. Jak to światło? Ale kiedy mówimy właśnie o gatunkach, towarzyszy im czasami parodia, bardzo fajna rzecz. Możemy też te reguły gatunkowe łamać albo mieszać ze sobą gatunki. I tutaj, kiedy łamiemy pewne zasady, mieszamy gatunki, czasami wprowadzamy tylko swój punkt widzenia albo wręcz dyskutujemy z widzem. O, na przykład podam ten klasyczny przykład westernu. Pojawia się kowboj, dostaje cios od swojego przeciwnika, nagle się podnosi, już nie jest zastrzelony i mruga do widza i mówi: no wiecie, nie przejmujcie się, ja wcale nie umarłem, to tylko film. To wtedy mamy do czynienia z typowym łamaniem gatunku. Mamy wręcz do czynienia z kinem eksperymentalnym, bo nagle zaczynamy oglądać film, jesteśmy przekonani, że oglądamy klasyczny western, a w połowie filmu okazuje się, że to nie western, że oglądamy tak naprawdę na ekranie filmu poczynania ekipy filmowej, która kręciła ten western i na przykład na końcu naszego filmu złamy ten gatunek, pojawił się gangster, który doszedł do wniosku, że nie będzie już finansował tego westernu, że pójdzie sobie, jak w komedii, nic śmiesznego, wysadzić pewien most. I mamy co? 3 gatunki w jednym. A na końcu jeszcze pojawi się może i duch tego mafioza i mamy kolejny gatunek. Zatem, tak jak wspominam wam, kino, mamy kino gatunkowe. Troszeczkę nasze gatunki są po to, żeby troszeczkę nam ułatwić decyzję, kiedy idziemy do kina, czy mamy ochotę poznać superbohatera, czy może chcemy sobie pośpiewać z bohaterami, czy może właśnie pójdziemy obejrzeć coś filozoficznego, może to być kino drogi, że nasi bohaterowie wyruszają daleką podróż. Kolor tego filmu to będą raczej na przykład barwy towarzyszące zachodowi słońca, a jeśli nie kino drogi, to może coś niebieskiego i UFO z nieba spadło, więc gatunki pomagają nam się rozeznać. Rodzaje filmów z kolei pomagają nam w orientacji, czy mamy do czynienia z historią, którą sami moglibyśmy przeżyć jak dokument, bo wydarzenia, które są opisane w dokumencie, na przykład relacja z jakiegoś tam, powiedzmy, pożaru czy zmian w podejściu do edukacji, mogłaby towarzyszyć nam samym. A z kolei fabularne filmy pozwalają nam zanurzyć się w danej historii i być obserwatorem wydarzeń z przeszłości. Na przykład w takich filmach jak filmy Płaszcza i Szpady, no to mamy do czynienia z muszkieterami. Czy lubicie kino gatunkowe? Oto pytanie do was.
jakie gatunki preferujecie, czy jesteście za gatunkami takimi bardzo klasycznymi, a może wręcz interesuje Was fantastyka naukowa, napiszcie w komentarzach pod tym filmem, jakie są Wasze ulubione gatunki filmowe, jakie mieliście przygody z gatunkami filmowymi. Może sami nakręciliście jakiś film gatunkowy, albo wręcz przeciwnie, może łamiecie zasady. W kolejnym naszym odcinku Just Animuję opowiem Wam o tym, czy warto stawiać na szczęśliwe zakończenie w filmie, a może niekoniecznie. Więc na razie to tyle w tym odcinku. Do zobaczyska. W trakcie tego filmu przypominam, że mogliście oglądać moje postacie. Możecie napisać, jakimi gatunkami filmowymi one się Wam kojarzą. A także ja tutaj na żywo rysowałam swoich bohaterów, akurat Kingę, Cezara i Rysicę Urszulę. Trochę eksperymentowałam z małą kamerką, żebyście mogli zobaczyć, jak ja sobie radzę z rysowaniem. Skoro jesteśmy przy tym temacie, to do jakiego gatunku wrzucilibyście ten komiks i animację na jego podstawie? To jest komedia, a może coś zupełnie innego? Podpowiedzcie mi, co powinnam wpisywać, jak będę wysyłać te filmy na konkursy, do jakiego gatunku je zaszufladkować. To tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym Justa Animuje. Do zobaczyska. Pa, Justa.